Cześć, jesteśmy ubrani na wakacyjnie, kolory tęczy, prawie. Witamy Was serdecznie na kanale Nashor, jesteśmy po pomiarze, tutaj Civic EJ9 z silnikiem D14, jest bardzo dużo komarów. Wszystko ujrzeliście w poprzednim materiale wideo z wymiany kolektora ssącego. Przeprowadziliśmy tą modyfikację. Komentarze oczywiście Wasze są różne, opinie Wasze są różne. Wedle mojego uznania i przede wszystkim poparte świadczeniami wymianą takich kolektorów ssących, tutaj nie wszyscy, że tak powiem, mówią źle. Moc wychodząca po zmianie kolektora ssącego jest około 100 koni mechanicznych. Teraz możecie sobie zobaczyć wykres, właśnie go dla Was wyświetlamy. Na wykresie widzicie 100 koni mechanicznych. Tutaj nie ma układu wydechowego, nie jest on zrobiony ze stali kwasoodpornej. Kolektor wydechowy na pewno 4.1 poprawiłby tą górę, czyli wyszłoby około 105-106 koni. Mamy 100, jesteśmy na pewno zadowoleni. Wszystkie wykresy takich D13 właśnie po takich modyfikacjach to jest okolice 100 koni. Czasami wyjdzie 105, czasami wyjdzie 103, czasami wyjdzie 101. Dużo nie będziemy mówić, widzieliście pomiar. Jako taka krótka ciekawostka, to jeszcze sobie odsłuchacie, jak to auto brzmi. Dźwięk do lotu i dźwięk oczywiście wydechu. Rurki seryjne, średnica seryjna. Instagram, Facebook i nawet Snapchat. Serdecznie Was zapraszamy. To było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.